Kinga Preiss, 48 L. została uznana za najlepszą aktorkę. Bez wątpienia wygłosiła też najlepsze przemówienie wieczoru, które w sieci wywołało jednak niezłą burzę. Tegoroczna gala telekamer, tyle tygodnia już za nami. Zwycięzcy się cieszą, a przegrani udają, że nic się nie stało. Reklama na imprezie pojawił się tłum gwiazd, ale oczywiście to laureaci byli najważniejsi tego wieczora. Najbardziej zapamiętana zostanie bez wątpienia Kinga Price, która wygrała w kategorii najlepsza aktorka. Najpierw wywołała salwy śmiechu, gdy odbierała wspólną nagrodę dla serialu Ojciec Mateusz, apelując żartobliwie o zniesienie celibatu dla księży. Najlepsze zostawiła jednak na koniec, gdy raz jeszcze pojawiła się na scenie, by odebrać telekamerę już tylko dla siebie. Nagrodę wręczał jej. Prezes TV Puls, co Kinga skomentowała, dobrze, że to ten prezes. Aluzji nie, trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Następnie sparodiowała przemowę Beate Szydło, której słowa wielokrotnie parodiowano, w uchu prezesa. Polki i Polacy, dziękuję za tę statuetkę, wypaliła naśladując stębr głosu byłej, premier. Sala zaczęła pękać ze śmiechu. Przemowa preis nieco mniej rozbawiła internautów sympatyzujących, spis, którzy już okrzyknęli ją stuchrem w spódnicy.